Cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o jednej z moich ukochanych autorek, czyli Ruth Ware. Oj, przepraszam, pieniążku. Na tapet dzisiaj bierzemy Ruth Ware i jej thrillery, które ja osobiście uwielbiam i właśnie mam zamiar Wam opowiedzieć, dlaczego tak bardzo ją lubię. Generalnie to nie będzie żaden vlog, tylko taki, wiecie, zwykły small talkowy film. Już jeden podobny na moim kanale jest, gdzie opowiadam Wam o książkach Pauzy. No i dawno nie było takiej pogadanki, troszkę mi tego brakuje, zawsze gdzieś tam te wrap-upy i inne formaty, a w sumie chciałabym coś powiedzieć od siebie, tak od serduszka. Dobrze, na początek pokrótce Wam po prostu powiem i zarysuję postać Ruth Ware, bo jest to autorka dosyć znana już tutaj w naszej booksferze, mam wrażenie. Chyba nie ma osoby, która by nie znała tego nazwiska, może niekoniecznie czytała książki, ale nie słyszała o niej. Mianowicie jest to brytyjska pisarka, która studiowała na Uniwersytecie w Manchesterze. No i takim fun faktem tutaj może być to, że ma ona za sobą 5 książek z kategorii Young Adult, fantastyka. I to były jakieś powieści o wiedźmach, dość krótkie, ale taka ciekawostka, bo ja osobiście w życiu bym się nie spodziewała, że właśnie autorka thrillerów mogła zaczynać od fantastyki, to jeszcze właśnie z kategorii Young Adult. Sama osobiście jestem ciekawa, chciałabym spróbować, może kiedyś gdzieś dorwę te książki, chociażby jedną, żeby zobaczyć, jak to kiedyś pióro Ware wyglądało i w ogóle w zupełnie innym wymiarze. Bo jeśli chodzi o thrillery, to zdecydowanie tutaj to pióro ja uwielbiam i ono mi niesamowicie odpowiada. Zaraz będziemy sobie omawiać te... Zabiję się teraz. Zaraz będziemy sobie omawiać te książki, tak wiecie, pokrótce po kolei, ale ja słowem wstępu chciałabym Wam powiedzieć, za co lubię tę autorkę. Przede wszystkim opisy. Dla mnie opisy w książkach były zawsze bardzo ważnym elementem. Ja ich nigdy nie pomijam, bo one pozwalają mi brać udział w historii bardziej czynnie. Nie czuję się tylko jak obserwator, ale faktycznie jakbym była poniekąd wrzucona gdzieś w tę fabułę. Mogę wszystko czuć, dobrze widzieć, słyszeć i tak dalej, więc to zawsze gdzieś tam wzmaga te moje odczucia i emocje w trakcie czytania. I właśnie dzięki Ruth Ware mogę być takim uczestnikiem, żywym uczestnikiem danej historii. Dlatego to tak mi się bardzo podoba. Tutaj mamy dużo suspensu. To nie są takie typowe thrillery z takim oklepanym schematem, gdzie jest akcja, zazwyczaj jakiś mord, wiecie, jest ten suspens gdzieś, ale to zazwyczaj są takie szybkie książki, tak? Jesteśmy atakowani zwrotami akcji z każdej strony. Tutaj tego nie ma. One rozpędzają się wszystkie jak taka śnieżna kula i powoli, powoli wgryzamy się w te akcje, krok po kroku. Najpierw poznajemy jakichś tam bohaterów, background danej historii, dodatkowe wątki, które gdzieś tam zawsze w tej fabule troszeczkę namieszają i jak już to wszystko zbierzemy, to wtedy ku końcowi nabieramy właśnie takiego rozpędu i czekamy na rozwiązanie. Więc to jest taki kolejny element książek Ruth Ware, który mi bardzo odpowiada, właśnie te tempo jej historii. Takimi elementami wspólnymi w jej książkach zauważyłam, przynajmniej tymi, które dotychczas przeczytałam, jest to, że wszystkie dzieją się gdzieś tam w jakichś ciasnych domach. Autorka bardzo lubi zamykać swoich bohaterów właśnie w takich przestrzeniach, co dodatkowo mam wrażenie potęguje te napięcie i wszelakie frustracje bohaterów. Zawsze ciągnie się za nimi jakaś taka mroczna przeszłość, która drepcze im po piętach i próbuje ich dopaść na każdym kroku. Bardzo często oni próbują ją ze sobą zostawić i gdzieś tam zatuszować, zapomnieć o tym. No i tak jak mówię, właśnie to tempo rozwoju akcji, więc to są takie czynniki wspólne. Jeżeli jest to coś, co faktycznie Wy lubicie, to jest już dla Was taki green flag, mały alert, ding ding, że to mogą być książki dobre dla Was. I teraz tak, ja sobie pozwolę zacząć chronologicznie od tego, jak one zostały wydane w czwartej stronie i zgodnie z kolejnością, jaką ja czytałam, czyli Na pierwszy ogień, Pod kluczem. I to jest książka, która właśnie z tych wszystkich tutaj, to ta książka się trochę wyłamuje, bo ona jest faktycznie bardzo dynamiczna. To jest właśnie to, co ją wyróżnia na tle pozostałych. Tutaj jest dużo akcji, tutaj jest dużo zwrotów akcji. Suspens i napięcie po prostu jest przeogromne. Ja nie ukrywam, że w trakcie czytania tej książki bałam się najbardziej. O fabule. Mamy tutaj główną bohaterkę Rowan, która ledwo wiąże koniec z końcem, prawda? Trafia na pracę idealną, czyli praca w
nowoczesnym domu, jako niania, gdzie ma się opiekować dwójką dziewczynek. Dom niezwykle nowoczesny, tam jest technologia po prostu na każdym kroku, wszystko robi się za dotknięciem pilota czy magicznego guziczka. No i dostaje się za to naprawdę grube, grube pieniądze. Brzmi chyba zbyt idealnie, żeby było prawdziwe, ale co ciekawe, cztery poprzednie nianie zrezygnowały z tej pracy, bo twierdziły, że dom jest nawiedzony. Nadal to naszej głównej bohaterki nie zniechęca i ona podejmuje tę pracę, wprowadza się do tego domu i już od samego początku czuć pewien niepokój. Niby idealna rodzina, wiecie, dobrze się wiedzie, szczęśliwe dwie córki, ale coś tam nie gra. Ten dom jest tak biały, sterylny, przynajmniej właśnie w mojej głowie, jak podążałam za tymi opisami Wear, ja go tak widziałam. Jakby to nie był dom, taki dom, tylko budynek. Po prostu pusty budynek. I to było bardzo czuć właśnie, że nie było tam jakkolwiek zbudowanej właśnie fajnej relacji między tymi domownikami. No i w tym domu zaczynają się po prostu dziać dziwne rzeczy. Najpierw gdzieś tam gasną światła, włącza się muzyka i inne tego typu historie. No ale nasza główna bohaterka, jakby wiecie, twardo stąpa po ziemi i po prostu według niej to technologia płata figle, do momentu, kiedy gdzieś nad jej sypialnią na strychu nie słychać skrobania w drzwi, trzeszczenie posadzki i schodów. I to były momenty, kiedy ja naprawdę się bałam. Ja naprawdę się tutaj bałam. Więc jeżeli wy lubicie się bać, to śmiało sięgajcie po podkluczem. Tutaj jeszcze powiem Wam rzecz, że książka zaczyna się bardzo zaskakująco, już na dzień dobry dostajemy takim, wiecie, młotem, bo książka zaczyna się od listów wysyłanych przez naszą główną bohaterkę do prawnika, gdzie tłumaczy się, że ona tego dziecka nie zabiła i że ona nie jest temu winna, absolutnie nie powinna być w więzieniu. Więc to już jest coś, co jakby sprawia, że musimy bardziej się skupić na książce, już czujemy się wciągnięci i połykamy te przynęty i po prostu, wiecie, jak ta ryba na wędce, brniemy przez całą historię, żeby dowiedzieć się, co tam naprawdę się stało. Więc tutaj też mamy jakby dwie linie czasowe, bardzo, bardzo fajny zabieg i myślę, że w tej historii akurat było to bardzo dobrym wyborem. Jedyne, co bym tutaj mogła zarzucić, to jest zakończenie i generalnie nie uważam, żeby Ruth Ware była mistrzynią kończenia książek. Zawsze gdzieś tam mam wrażenie, ta noga troszeczkę się powinie i nie byłam tak nigdy w 100% usatysfakcjonowana. Było jakby acceptable, ale nie byłam w 100% usatysfakcjonowana. Tutaj byłam wręcz niestety rozczarowana. Mam wrażenie, że to było troszeczkę na szybko. Faktycznie nie przewidziałam tego. Byłam zaskoczona, aczkolwiek to nie było takie dobre zaskoczenie, dla mnie to było takie troszeczkę rozczarowujące właśnie zakończenie, zaskoczenie tylko po to, żeby kogoś zaskoczyć, wyrwać z butów, ale tak naprawdę dla mnie to się nie trzymało kupy. Ale poza tym naprawdę ja Wam polecam i to była bardzo dobra książka na początek, mega zachęcająca i tutaj się zrodziła dla mnie ta miłość, mimo w ogóle tego otoczenia, które nie jest dla mnie jakoś super przyjazne i sympatyczne, nie jest to coś, o czym ja chciałabym czytać. Ja jednak wolę takie, wiecie, cozy przestrzenie, a nie nowoczesne domy. Kolejną książką, którą przeczytałam spod jej pióra jest Śmierć pani Westway i notabene moja ulubiona książka w tym całym zestawieniu. Tutaj mamy główną bohaterkę Hal, która żyje samotnie nad morzem. Jej mama dawno umarła, dziewczyna jest tarocistką i z czytania tarota próbuje się utrzymać, ale no nie ukrywajmy, nie idzie jej to za dobrze. Dziewczyna zaciągnęła ogromne długi i bardzo specyficzni ludzie są na jej tropie, żeby ją dorwać i chcą ją po prostu skrzywdzić, nastraszyć, żeby ona te pieniądze pożyczone oddała. No i następuje ogromny zwrot w jej życiu, bo dostaje list, tajemniczy list, że jej babcia umarła i zostawiła jej ogromną fortunę w spadku. Przy czym dziewczyna jako tako babci nie kojarzy, nie pamięta, no i nie jest pewna, czy powinna tam jechać, jednak jej desperacja bierze górę i dziewczyna zdecyduje się zaryzykować, więc jedzie i będzie udawać krewną tej kobiety. No i po prostu spontanicznie działać na miejscu i patrzeć, jak sytuacja się rozwinie. Dlaczego jest to moja ulubiona książka Ruth Ware? Przede wszystkim te opisy. Tutaj moim zdaniem ten klimat został zrobiony wręcz wybitnie, niepowtarzalnie. Nadmorski klimat starej takiej rezydencji, bardzo brudnej. Tutaj też bardzo mi się podobało, to jest takie zjawisko w ogóle w literaturze, ale ja nie pamiętam, jak ono dokładnie się nazywa, gdzie właśnie otoczenie i ta aura bardzo odzwierciedla charaktery bohaterów, bo oni też wszyscy byli tacy właśnie
brudni, źli, mieli jakieś tam rzeczy za paznokciami. I to mi się po prostu tutaj tak podobało. To jest też najgrubsza książka Ruswer i ja absolutnie nie mam nic przeciwko, dla mnie ona by się mogła rozpisywać naprawdę na grube tomiszcza. Tutaj już zakończenie podobało mi się bardziej niż w Podkluczem, moim zdaniem było bardziej przemyślane i takie, które faktycznie miało sens. Dla samego klimatu gorąco, gorąco Wam polecam przeczytać tę książkę właśnie, taki nadmorski klimat, stara rezydencja, ona będzie idealna wręcz na jesień, bardzo, bardzo Wam polecam. Później przeczytałam, w sumie stosunkowo niedawno, jedno po drugim, bo to też była jedna z niedawnych premier, czyli książka, w której mamy historię pewnego startupu, pewnej firmy, która ruszyła z aplikacją do słuchania muzyki, tylko że ona różni się od dobrze nam znanego Spotify'a tym, że możemy słuchać dokładnie tej samej piosenki dokładnie w tym samym czasie, co jakaś inna osoba, na przykład chociażby Beyoncé czy Lady Gaga, jakby pomysł jest po prostu fantastyk i ja osobiście bardzo bym chciała mieć taką apkę, więc jakby apeluję do programistów, jak dacie radę, to macie idea i śmiało, ja chętnie skorzystam. Ale wracając już do samej fabuły, no to pracownicy tej firmy wyjeżdżają w Alpy do domku na narty i jest tam jedna dziewczyna, która nie do końca do nich pasuje, bo jakby wiecie, mamy gdzieś tam obraz takich osób właśnie wyżej postawionych, dobrze zarabiających i jest taka jedna dziewczyna, która jest szarą myszką, nie za bardzo chce z kimś rozmawiać, oni też jakoś nie za bardzo są przekonani, by utrzymywać z nią kontakt, więc dlaczego ona się tam znalazła? Jakby wiadomo, o co chodzi, nie? No i pewnego dnia oni wybierają się na narty i z tych nart nie wraca jedna osoba, ona zaginęła. Później rozpętała się ogromna burza śnieżna, odcięła wszystkich od świata, są zdani tylko na siebie. No i jak ten tytuł mówi, ginie jedno po drugim, więc tutaj mamy też taki troszeczkę klimat Agaty Christie i nie było już nikogo, faktycznie gdzieś tam ten motyw się tutaj pojawia. Mamy tutaj jeszcze poza pracownikami tej firmy dwójkę gospodarzy tego domku, którzy gdzieś tam mogą być zaangażowani, troszeczkę powiązani z tą firmą lub z ludźmi z tej firmy, ale nie będę za dużo zdradzać i sobie poznajemy te historie z różnych perspektyw. Ale ponownie zakończenie moim zdaniem nie wypadło tutaj najlepiej, więc to jest chyba gdzieś rzecz, nad którą Wer musiałaby popracować, jednak ja dla tego klimatu jestem w stanie to przeżyć absolutnie bez zająknięcia. No i ostatnią książką, na której chciałabym się skupić troszeczkę bardziej, jest najnowsza premiera czwartej strony kryminału, czyli W ciemnym, mrocznym lesie. Notabene najkrótsza książka z tych wszystkich, ale to jej absolutnie niczego nie ujmuje. Muszę się napić kawy, jest w prawie 40 stopni chyba na dworze dzisiaj. Jakby o ile siedzę w pokoju i nic takiego nie robię, tylko siedzę i gdzieś tam klepię w komputer albo coś robię w telefonie, to jest chłodno, ale jak tylko zaczynam gadać, to się roztapiam. Dobrze, wracając już do książki, słuchajcie, tutaj jest dosyć niebywała historia, dlatego że poznajemy dziewczynę, główną bohaterkę, Norę, która zostaje zaproszona na panieński wieczór swojej dawnej przyjaciółki z liceum. Wszystko byłoby, wiecie, jakby normalne i zrozumiałe, gdyby nie fakt, że dziewczyny od 10 lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. No i przyjaciółka tej przyszłej panny młodej zaprasza właśnie Norę na ten wieczór panieński. Dziewczyna ma sporo wątpliwości, czy się zgodzić, czy nie. Ostatecznie tam jedzie wraz ze swoją obecną przyjaciółką. I tam się dzieją rzeczy. Generalnie ten klimat tutaj, chyba zaraz po śmierci pani Westway, podobał mi się najbardziej. O ile może nawet nie najbardziej, bo ja jakoś przed oczami miałam w ogóle tą rezydencję Kalenów ze zmierzchu, wiecie, drzewa, bo ta rezydencja, do której nasze bohaterki jadą i gdzie toczy się cała akcja, jest zamknięta w ciemnym, mrocznym lesie, gdzieś totalnie na odludzie, ten dom jest przeszklony i ma się wrażenie, że jest się obserwowanym cały czas. Więc to dodatkowo buduje takie napięcie, taki suspens, bo nie wiadomo, co się wydarzy i nie wiadomo, czy to będzie ktoś z nich, bo wiemy, że coś się wydarzy, tylko nie wiemy co, czy to będzie ktoś z zewnątrz, jakby wiecie, i to już jest taki element napięcia. Dodatkowo ci bohaterowie się ze sobą nie znają.
I w momencie, gdy gdzieś coś się zaczyna psuć, oni zaczynają się znacznie baczniej obserwować, troszeczkę osądzać poniekąd. Rośnie gdzieś ta frustracja, nie wiedzą komu ufać, no bo tak jak mówię, nie znają się. I ta frustracja mi osobiście bardzo się udzieliła i miałam takie momenty, gdzie już przymykało mi się oko, bo ja generalnie jestem osobą, która może czytać najbardziej wciągającą książkę na świecie, ale jak przychodzi spanko, to po prostu mi wyłącza, wiecie, wszystkie jakieś tam włączniczki, ja po prostu lecę w kimę. I tutaj były takie momenty, że aż, wiecie, musiałam się poprawić poduszkę i na nowo się rozbudziłam i kontynuowałam czytanie. Tutaj jakby książka zaczyna się od tego, że nasza główna bohaterka leży w szpitalu, nie do końca wie, co się stało. Wiemy, że coś się stało ponownie, ale nie wiemy do końca co, czy jest ona sprawczynią, czy nie, czy jest ofiarą. No i tak sobie powoli, wiecie, łączymy te dwie linie czasowe, które też gdzieś tam nakładają się na siebie powoli i też się wzajemnie uzupełniają, co jest mega fajne. No i dochodzimy do końca i odkrywamy tę całą tajemnicę, która faktycznie jest zaskakująca, ma sens. No i generalnie ja Wam bardzo polecam. Naprawdę ja lubię książki UR, po prostu. Bardzo je lubię. To nie będą książki, które być może trafią na top 10 Waszego życia. Ale na pewno będą książki, które zostaną z Wami na długo, dadzą Wam naprawdę bardzo fajną rozrywkę. Podsumowując, są to naprawdę bardzo dobre thrillery, bardzo dobre na start jednocześnie, bo one są oparte na takiej bazie obyczajowej, bym powiedziała, gdzie te relacje międzyludzkie odgrywają bardzo ważną rolę i wokół nich to wszystko się toczy. Więc jest to bardzo ciekawy motyw, moim zdaniem przynajmniej, i ja zawsze lubiłam czytać i poznawać takie historie. Te książki sprawiają, że trzeba jakby troszkę przysiąść i poddać tę całą fabułę lekkiej analizie i tych bohaterów, powoli sobie snuć różne tam przypuszczenia, jakieś podejrzenia i tego typu historie, więc to jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że przez to te książki są troszeczkę bardziej interaktywne niż taki zwykły thriller, bo ja często czytając inne thrillery po prostu rozsiadałam się w fotelu, czytałam te książki i czekałam, aż zakończenie będzie mi podane na tacy. Owszem, starałam się zgadnąć sprawcę, kto by to był, jednak jakoś nie przykuwałam nigdy do tego większej wagi, a jednak Ruth Ware nie daje mi na to miejsca, nie pozwala mi na to. Ona mnie tak zawsze bardzo angażuje, że ja sama cały czas gdzieś tam prowadzę te swoje śledztwo i próbuję analizować wszystko i odgadnąć, kto będzie tym sprawcą, a kto nie. Miło spędzicie z nimi czas, fajnie wymalują w Waszych głowach te pejzaże i te wszystkie miejsca akcji, bo Ware robi to po prostu bezbłędnie, moim zdaniem. I ja Wam te książki bardzo, bardzo polecam. I osobiście chyba zaczęłabym je czytać właśnie w takiej kolejności, w jakiej ja czytałam, bo z każdą kolejną książką po prostu zakochiwałam się w jej piórze jeszcze bardziej i bardziej i nie mogę się doczekać, aż pojawi się jakaś jej kolejna premiera. Marzy mi się w ogóle, żeby uzbierać tę całą kolekcję książek właśnie wydanej przez czwartą stronę, bo wiem, że pojawiła się nowa książka niedawno za granicą, właśnie UR wydała kolejną, It Girl, ona się chyba nazywa. I są jeszcze poprzednie książki i bardzo mi się marzy, żeby czwarta strona je wszystkie wydała i bym miała wtedy taką przepiękną kolekcję. W ogóle taki fun fact, na początku nie byłam przekonana do tego zielonego koloru, jakby tak totalnie randomowo to wygląda, ale koniec końców w tym zestawieniu to wygląda naprawdę fajnie. Podoba mi się, więc to takie po prostu dygresje. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, czy czytaliście już coś spod pióra UR. Jeśli tak, to czy Wam się podobało, czy nie. Chętnie sobie z Wami w komentarzach pogadam. Tymczasem życzę Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!